Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie i przekazuję pozdrowienia od mojego męża, który niestety nie mógł być dzisiaj tutaj z nami. Wystosował do Państwa list, który pewnie Pani Minister niebawem przeczyta. Ja chciałam powiedzieć, że nie do końca się zgadzam z tym, co tutaj zostało powiedziane, że ja Państwu, że to jest zaszczytem dla Państwa. To jest dla mnie wielką, wielką radością, ponieważ czuję wspólnotę z Państwem i to nie jest zaszczyt, tylko to jest mój obowiązek, żebym tutaj z Państwem była. To po pierwsze. Po drugie, bardzo się cieszę, że głos osób opowiadających się za wsparciem rodziny, w tym też rodziny wielodzietnej, ale w ogóle rodziny polskiej, jest coraz mocniejszy i mam nadzieję, że jeszcze będzie bardziej donośny. Cieszy każda inicjatywa płynąca z różnymi strumieniami z różnych stron, która rodzinę wzmacnia i która rodzinie pomaga. Bardzo z wielką radością i wspominamy z mężem pobyt w Grodzisku Mazowieckim u pana burmistrza i spotkanie z panią Krupską w zeszłym roku w maju. Byliśmy tam na Dzień Matki. I radość spotkania z dużymi rodzinami jeszcze ciągle w nas jest. Rzeczywiście też sami mamy doświadczenie i wiemy, jak pomoc jest potrzebna. Doświadczenie rodziny wielodzietnej. Z dużym sentymentem wspominam to, że moje dzieci korzystały z karty przejazdowej na terenie Warszawy i wiem, jaką to było ulgą. Cieszę się, że ta inicjatywa, która wyszła z Grodziska, rozprzestrzenia się i mam nadzieję, że wiele miast do niej jeszcze dołączy i to rzeczywiście będzie realną pomocą dla rodziców i dla ich dzieci. Na pewno jest jeszcze bardzo dużo do zrobienia i każda inicjatywa poprawiająca kondycję polskiej rodziny jest na pewno bardzo, bardzo potrzebna. Dziękuję i życzę, żeby te wszystkie inicjatywy się przeradzały w konkrety i żeby rodziny polskie tę pomoc rzeczywiście odczuwały. Dziękuję uprzejmie.